Ten film powstał dzięki patronom Dobrej Nowiny. Serdecznie dziękuję za wsparcie. Panem Jezusem zamalować penisa, wiesz co? Nie jest mi po drodze z kościołem, ale nawet ja bym na coś takiego nie wpadł. Nie. To jest historia mojego życia. Ojciec Szóstak perfidnie oszukuje swoich odbiorców, swoich widzów. No wszystko jest kabaret, no. Czyli zakładasz, że będziesz zbawiony? Tak, zakładam, bo zakładam, że wszyscy będą zbawieni. Limit vlogów na temat ojca Adama Szóstaka został wyczerpany. Po prostu Pan Bóg jest tak cudowny, że jak go zobaczymy, to nikt nie wpadnie na pomysł, żeby z nim nie być. I bardzo głęboko wierzę, że każdy, kto będzie miał taką szansę, uwaga, a każdy będzie miał taką szansę, żeby zobaczyć Boga, to go po prostu wybierze. I dla mnie chrześcijanin, który nie ma takiej nadziei, to jest, przepraszam za to wyrażenie, dupa nie chrześcijanin. To dupa nie chrześcijanin, nie? O, widzicie, kopiują troszkę mnie, no dobrze, niech będzie, ja tam nie mam copyright na słowo dupa w swoich kazaniach, także to mi się podoba. W sprawie ojca Szóstaka to uważam przede wszystkim chwała Jezusowi Chrystusowi. I pierwszy punkt, który podano, Gądecki go podał. To najważniejsze, żeby teraz zrobić wszystko, co się tylko da, żeby ludzie wrócili do kościoła. Czyli żeby zaczęli chodzić do kościoła. Noż do... I ten facet używa dwukrotnie słowa na literkę K. Mówi, że tuż przed wywiadem się modlił. Zakonnik, który zrugał jak burą suchę przewodniczącego konferencji, jest z niego zaproszony na herbatkę. A jeśli chodzi o ten słynny wywiad dla Karola Paciorka w Imponderabiliach, to bądź wola twoja, ojcze, który jesteś w niebie. Nigdy się nie spodziewałem, że tak będę dobrą reklamę dostanie. To w kościele! Ten człowiek manipuluje faktami, manipuluje półprawdami. I kiedy próbowałem spotkać się z księdzem arcybiskupem Gądeckim lub innymi biskupami, żeby o tym porozmawiać, zawsze moim prośbą o spotkanie czy wywiad towarzyszyła głucha cisza. Czy powinienem przeklnąć na wizji, żeby mnie zaproszono? Teraz wiem co będzie. Zaraz cała ta frakcja katolicka moja powie o. Może arcybiskup Ryś dostrzeże w niektórych przynajmniej tezach ojca Adasia zagrożenie dla dusz jego owiec, które ojciec Adaś prowadzi. Wypowiadasz się o mnie w taki sposób, który jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. Wyobraźcie sobie, że Karol wprowadza podziały w polskim kościele. Nie, chodzi o schizmę tylko. Chodzi o schizmę. Chodzi o rozłam w polskim kościele. To podziały. A jeśli chodzi o samo spotkanie z arcybiskupem Gądeckim, to Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami. No, to tak odnosząc się na serio, co mam do powiedzenia. Żadna inna poważna świecka instytucja nie pozwoliłaby na tego typu szarganie autorytetu zwierzchnika. Bo ostatnio zauważyłem, że twój kanał się przekształca w kanał ewangelizacyjny. No nie oszukujmy dementuję się. Dementuję to od razu, zanim jeszcze ktoś to podchwyci, pomyśli, że to prawda. Wielu z Państwa pytało, co sądzę o przypadku ojca Szóstaka Dominikanina. No co sądzę? Zróbcie sobie taki anagram. O Szóstak. To jest takie, użyję też mocnego może określenia, takie gówniarstwo. No. Schizma! Schizma! Jak tak patrzę na ten podzielony nasz kraj i politycznie, i kościelnie, bo przecież tutaj też mnóstwo murów powstaje, to myślę sobie, że tylko łagodnością. Oczywiście, nazywaniem rzeczy po imieniu, mówieniem tak, tak, nie, nie, ale łagodnością jesteśmy w stanie cokolwiek zdziałać. Kochani, wojna kanałów. To nie będzie, bo jesteśmy chrześcijanie i kochamy siebie nawzajem. Króluj nam Chryste, nazywam się Mikołaj Kapusta, jestem po teologii, od urodzenia jestem zaangażowanym katolikiem, że tak to nazwę. Najważniejsze dla mnie jest Słowo Boże. I nie mówię tego oczywiście, żeby się tym odróżnić od ojca Adama, wręcz przeciwnie. Ale wiem, że znajdą się teraz oglądający, którzy będą w ogóle zdziwieni, ale po co o tym dyskutować? Zobaczcie, parę wspaniałych cytatów o Piśmie Świętym. 1 Koryntian 4,6, to pisze Święty Paweł. To wszystko zastosowałem do siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście na naszym przykładzie nauczyli się następującej zasady. Nic ponad to, co zostało napisane. Szok, że jest taki fragment. Piękna zasada. Nic ponad to, co zostało napisane. Wszystko koniec końców powinno się sprowadzać z powrotem do Ewangelii, z niej wychodzić, do niej powracać. Tu jest cytat z apoftegmatów Ojców w Pustyni. Ktoś zapytał Abba Antoniego, czyli świętego Antoniego. Czego powinienem przestrzegać, aby podobać się Bogu? Starzec mu odpowiedział. Przestrzegaj tych moich nakazów. Dokądkolwiek pójdziesz, zawsze miej Boga przed oczami. Cokolwiek robisz czy mówisz, opieraj to na Piśmie Świętym.
A gdziekolwiek raz już zamieszkasz, nie odchodź stamtąd, łatwo tych trzech rzeczy przestrzegaj, a będziesz zbawiony. Niesamowite, co? Cokolwiek robisz, czy mówisz, opieraj to na Piśmie Świętym. A przecież powiedział to katolik. No i wspaniały cytat ze świętego Hieronima. Kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Chrystusa. Więc proszę, miej to na uwadze. Jeśli masz inny sposób myślenia, to ten film będzie dla ciebie trochę stratą czasu. Kiedy podejmuję wybór, w co wierzę, nigdy nie robię tego na podstawie uczuć. I zachęcam, dołącz do mnie. Prawda jest jedna, prawda jest często niestety trudna. Na pewno pamiętasz, jak powiedzieli ludzie do Jezusa: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? A Jezus mówi: no to do widzenia. Jego odpowiedź była jednoznaczna. Zapytał się nawet tych uczniów, którzy pozostali, i mówi: też chcecie odejść? No jakby co, to spoko, bo ja nie zmienię swojego nauczania. Jeśli chodzi o dochodzenie do prawdy w kwestiach wiary, nie może być żadnego kompromisu. Oczywiście, jeśli chcemy naśladować Jezusa. Choćby wszyscy nas zostawili z powodu prawdy, którą głosimy, powinniśmy dalej głosić prawdę. Więc ojciec Adam Szustak, ten oto piękny sługa Boży, udzielił wywiadu dla Karola Paciorka. Natomiast oprócz tych spraw, które nas łączą, ojciec Adam ponownie wyraził nadzieję na powszechne zbawienie, czyli że wszyscy będą zbawieni. Nie tylko katolicy, nie tylko chrześcijanie, ale ludzie ze wszystkich religii i nawet ludzie niewierzący, wszyscy koniec końców pójdą do nieba. Innymi słowy, jest to nadzieja na puste piekło. Hitler, Stalin, ateista. Oczywiście nie mam zamiaru tutaj wzbudzać żadnych kłótni. Proszę potraktować ten mój film jako takie moje szczere, łagodne pytanie. Co w takim razie z całą resztą fragmentów biblijnych, które zdają się mówić inaczej? I oczywiście ojciec Adam może nie mieć czasu, żeby odpowiadać, więc jestem otwarty na odpowiedź od kogokolwiek, może od któregoś z widzów. Na pewno będę czytał komentarze pod tym filmem. I kolejna oczywista sprawa. Ojciec Adam nie jest oczywiście twórcą tego pomysłu, ponieważ nadzieję na powszechne zbawienie rozpowszechnił ksiądz Wacław Hryniewicz. A zaczął on popularyzację tej nadziei powszechnego zbawienia od napisania tej książki. Nadzieja zbawienia dla wszystkich, która jest zielona, więc pewnie będzie wycięta z filmu. Kupiłem tą książkę specjalnie, żeby się dobrze przygotować do tego filmu. Więc proszę mieć na uwadze, że chociaż cytuję ojca Adama, to tu nie chodzi o spór z nim, tylko o spór jakby z poglądem, który wyraża większa ilość osób. A ojca Adama serdecznie pozdrawiam. Ten wywiad po prostu dotarł do dużej ilości ludzi. Ile teraz jest wyświetleń? Jedyny wywiad. 1,3 miliona szok. Bo ja się z tym poglądem stykałem już, no wiadomo, przez właśnie księdza Hryniewicza już kilka razy, bo niektórzy właśnie z tą teologią sympatyzowali, cytowali to u siebie na jakichś tam mediach społecznościowych i tak dalej. Tylko dopiero teraz jest to tak rozpowszechnione, więc stwierdziłem, sam jestem ciekawy, jakie są w końcu podstawy tego i czy, co Biblia mówi na ten temat. Więc z grubsza to przestudiowałem i dzisiaj wam przedstawiam. I przepraszam, że ten film jest taki długi, ale chciałem wyczerpać temat, zrobić takie kompendium, a moi widzowie długo czekali na film, więc nie mogę teraz zrobić krótkiego. Okej. Do rzeczy. W swoim dzisiejszym rozważaniu będę ciut oryginalny, mianowicie jak widzicie, tytuł tego filmu nie brzmi powszechne zbawienie, czy puste piekło, tylko o co Bóg zapyta po śmierci. Bo mam wrażenie, że chociaż większość skupia się na tej ogólnej kwestii powszechności zbawienia, to jednak łatwiej jest dojść do prawdy, badając ten konkretny temat. Jest on jak mały, prawie niewidoczny klucz do wielgachnej bramy. Teraz, żeby nie było wątpliwości, że ja coś tam źle zapamiętałem albo przekręciłem, to posłuchajmy razem fragmentu wypowiedzi ojca Adama. Jakby ja wierzę, że w momencie śmierci, to gadaliście o tym trochę z Tomkiem Terlikowskim. Wcześniej u pana Karola Paciorka, też pozdrawiam, był pan Tomasz Terlikowski i coś podobnego zasugerował. Więc znowu mówię, to nie chodzi o ojca Adama, to jest pogląd, który się rozszerza. Nie? I się zastanawiam teraz, czy ja powinienem dołączyć, bo źle rozumiem te fragmenty, o których będziemy dzisiaj mówić, czy jednak nie. Więc słuchamy. Że w momencie śmierci, bo moment śmierci to nie jest tak, że jakby tam nagle wychodzimy z czasu, nie? Mhm. Więc co to znaczy, to w ogóle nie wiemy, bo mamy tylko pojęcie czasu. Nagle wchodzimy w rzeczywistość, gdzie nie ma czasu. Więc w tym momencie ja głęboko wierzę, że każdy człowiek zostanie skonfrontowany, co się stanie przed rzeczywistością. Ja głęboko wierzę w to, że każdy człowiek, kiedy wtedy umrze, no to zobaczy, jak jest. Czyli zobaczy, że ten ktoś, o kim może słyszał w życiu, albo w niego wierzył, czy nie wierzył, istnieje taki ktoś. I ten ktoś przed nim stanie. Pokaże mu się... Mówię, ja wiem, że teraz to wyobrażamy tak, stoi postać, tak? No każdy po swojemu. Ale nie chodzi mi oczywiście o to, nie? Tylko chodzi mi o samo doświadczenie jakby tego, że ten ktoś jest.
I ten ktoś ci się pokaże w całym swoim pięknie, pokaże ci się w całej swojej niezwykłości, pokaże ci, dlaczego cię stworzył, pokaże ci, po co się wydarzyło wszystko w twoim życiu. I wtedy wierzę, że Bóg się każdemu człowiekowi przedstawi. Jestem Jezus. Mhm. Pokaże mu całą prawdę o sobie i zapyta go po prostu, znając teraz całą prawdę o tym, jak to wszystko wygląda. Czy nie? Czyli znając całą prawdę o tobie, o twoim życiu, o mnie, widzisz, jaki jestem, do czego cię zapraszam, będzie pakiet przedstawiony, jakie są opcje w tym resorcie, co nie i tak dalej. Będzie biznes klasa? No, to, bo tam jest tylko biznes klasa. Dobrze. Zresztą nie biznes, pierwsza. Biznes to jest w ogóle żenada. O, nie latałaś azjatyckimi liniami nigdy. więc pierwsza klasa będzie postawiona. Śluby ubóstwa. No. No, no. Jezus powiedział 1000 żon, 1000 domów, 1000 rzeczy, jak się za nim pójdzie. I wtedy Jezus zapyta po prostu, znaczy Bóg zapyta, no. Czy chcesz? Po prostu, co nie? I jeżeli człowiek oczywiście powie nie, no to się zgodzi na to. No bo co ma zrobić, nie? Na pewno nikogo nie przymusi. Natomiast ja głęboko mam nadzieję na to, że jak zobaczymy, że tak jest, na przykład, że ty kiedy otworzysz oczy, zobaczysz, jaki on jest super, powiesz mu, no jakżeżby nie, to nie? To już jest chyba koniec tej kwestii. Nie wiem, jak długi kawałek wam pokażę, bo to tam trochę się toczy coś, co mogłoby się przetoczyć tylko raz. Przepraszam, nie chodzi o krytykę, to jakby to miało taką formę takiej fajnej, luźnej pogawędki i tam pełno było różnych tematów napchanych. Przepraszam, Paciorka, za taką... Kiedy się poszedł? Klatkę. O, już ładniejsza. Jestem zaskoczony kolejny raz, to słyszę, że rzeczywiście ojciec Adam coś takiego opisuje. Zauważcie, przepraszam, jeśli to będzie brzmiała taka krytyka, natomiast nie było tu fragmentu ze Słowa Bożego. Jest to coś, co dla mnie jest istotne. Czy to ma jakieś oparcie? Nie chodzi o to, że jestem jakimś wyznawcą książki, tylko to jest objawienie. Ważnym słowem jest słowo objawienie. Teraz to jest objawienie. Bywa, że ktoś ma jakieś inne, znaczy nie może mieć innego w sensie sprzecznego z tym. Zdarza się, że ktoś ma jakieś dodatkowe objawienie, które jakoś powinno przynajmniej pełniej wyjaśniać to objawienie, prowadzić do Ewangelii. Tutaj to, co opowiada ojciec Adam, że on wierzy, że tak będzie, mianowicie chodzi mi tutaj o to głównie, nie że człowiek stanie w szeregu i będzie sąd, tak jak do tej pory wszyscy wierzyliśmy, no bo tak jest na obrazach w kościele, no bo obrazy były malowane często na podstawie Słowa Bożego. Tutaj jest inna sytuacja. Ojciec Adam wierzy, że to Bóg stanie przed człowiekiem i mu się przedstawi i się go zapyta, że Bóg się zapyta człowieka, co wybierasz. I nawet mu przedstawi różne opcje, co wolisz, to czy tamto, czy wolisz być ze mną, czy nie, do niczego cię nie przymuszam. I wtedy człowiek wybiera. Ojciec Adam wierzy, że tak będzie po śmierci. I teraz moje pytanie jest, gdzie to jest w tym objawieniu albo w jakimkolwiek innym? Bo ojciec Adam jakby się nie powołał na jakąś swoją wizję, którą dostał w duchowym uniesieniu, nie powołał się na jakieś inne objawienia prywatne czy coś. Tam w innym miejscu powołał się na jeden werset z listu do Tymoteusza. Jeśli wystarczy mi czasu, to się tym zajmę. Natomiast brakuje mi takiego odniesienia do objawienia. Czyli dostałem to od Boga, albo ktoś to dostał od Boga z całą pewnością, albo chociaż z połową pewności i tak będzie. Nie, nie ma tego. Jakby z całym szacunkiem do ojca, może ojciec ma takie podstawy, o których to zapomniał powiedzieć. Jest to dla mnie istotne, pewnie dla wielu ludzi jest. Skąd to się wzięło? Że Bóg pyta człowieka, dokąd chce iść i potem egzekwuje, działa według tego ludzkiego wyboru. Skąd to się wzięło i dlaczego jest to tak sprzeczne z tym, co ja będę dzisiaj pokazywał? I znowu, ja naprawdę chcę porozmawiać, naprawdę chcę dojść do prawdy, szczerze, z pokorą. Boże, pomóż mi głupiemu i niedoskonałemu. I ludzie, pomóżcie mi, jeśli ja coś źle rozumiem. I zgadzam się, piękna jest to wiara. Też chciałbym wierzyć, że wszyscy będą zbawieni, chciałbym mieć taką nadzieję. Tutaj też jest dyskusja, tak? Wielu powie, no ale przecież ojciec Adam nie mówi, że tak jest, tylko że on wierzy i też tłumaczy, że on ma taką nadzieję, nie? Mam wrażenie, że te fragmenty, które dzisiaj będziemy omawiać, są tak bezpośrednie, tak wyczerpująco wyjaśniające, jak to będzie wyglądało, że nawet nie możemy mieć nadziei na coś innego, ponieważ ta nadzieja świadczyłaby o naszej niewiedzy, ale tutaj u ojca Adama nie może być niewiedzy, no bo tyle już lat w zakonie i znajomości Ewangelii. Znowu, być może ja czegoś nie rozumiem, mówię to szczerze, przechodzimy do rzeczy. Więc moje podstawowe, tytułowe pytanie brzmi, skąd wiadomo, że Bóg będzie nas w ogóle o cokolwiek pytał? Natomiast jest też drugie pytanie i od niego zacznę. Skąd pewność, że wszyscy, gdy zobaczą wspaniałość Boga, opowiedzą się
zanim. Tutaj widzimy, że ojciec Adam powiedział, no, po prostu ojciec Adam nie da sobie ręki uciąć, że wszyscy się opowiedzą za Bogiem, nie? Natomiast za tym myśleniem, że wszyscy będą zbawieni, za tą nadzieją, że wszyscy będą zbawieni, zobaczcie, stoi ta koncepcja, no dlaczego wszyscy będą zbawieni? No bo Bóg się zapyta jeszcze po śmierci każdego. Dlaczego myśmy do tej pory twierdzili, że nie wszyscy będą zbawieni? Ponieważ jeśli jesteś grzesznikiem i umrzesz, nie nawróciwszy się, no to pójdziesz do piekła. Chyba że, i tutaj się właśnie zmienia ten element, chyba że jeszcze Bóg cię po śmierci pyta, kiedy, jak ojciec Adam wytłumaczył, kiedy poznasz prawdę i poznasz Boga. Kiedy poznasz Boga, poznasz prawdę, no to najprawdopodobniej, tak zrozumiałem wypowiedź ojca Adama, najprawdopodobniej opowiesz się za Bogiem, będziesz chciał żyć z Nim w wieczności. Więc stąd moje pytanie, skąd pewność, że wszyscy, czy tam ogromna większość, gdy zobaczą wspaniałość Boga, opowiedzą się za Nim. Tutaj pokutuje bardzo stare przekonanie, wydaje mi się, bodajże Sokratesa, że wiedza zawsze popycha ku dobru. Czy tak jest, że wiedza zawsze popycha ku dobru? Ta zasada rzeczywiście często się sprawdza. Jeśli zrobimy kampanię reklamową na temat negatywnych skutków palenia papierosów, no to ludzie będą palić mniej. Niektórzy rzucą palenie. Zwłaszcza jak będą mieli na każdej paczce, tak jak to jest teraz, napisane palenie zabija, albo palenie niszczy płuca i tam jeszcze zdjęcia i nie. Naprawdę się odechciewa. To ma na pewno realny wpływ na ludzi, nawet jeśli mały. I to jest jeden z przykładów właśnie działania tej zasady, że wiedza popycha ku dobru. Co jeszcze? Jeśli chcemy, żeby rodzic był lepszym rodzicem dla swoich dzieci, no to co? No to damy mu książkę do przeczytania. Jak dobrze wychować dzieci, jak być dobrym ojcem, dobrą matką. Super. Przeczytali tę książkę, na pewno, chociaż troszeczkę, będą lepszymi rodzicami, jeśli tego chcą. Wiedza popycha ku dobru. Jest jednak ktoś, kto całą swoją osobą przeczy tej zasadzie. Nosił on wspaniałe imię. Lucyfer, niosący światło. Laikom przypominam, że Bóg nie stworzył szatana, tylko całą masę tylko dobrych aniołów. I spora część z nich się zbuntowała. Bóg stworzył Lucyfera, czyli niosącego światło, a on z własnej woli stał się księciem ciemności, jak go czasem nazywamy. Z kolei szatan nie jest imieniem, tylko oznacza przeciwnika lub oskarżyciela. I teraz można by pewnie dyskutować o granicach wiedzy tych złych duchów teraz, natomiast raczej nie ma wątpliwości, nie ma dwóch zdań odnośnie tego, jak wiedza tych duchów wyglądała przed upadkiem. Lucyfer na pewno nie był wszechwiedzący jak Bóg, natomiast na pewno doświadczał wielu jego przymiotów z bliska. Co ciekawe, święty Tomasz z Akwinu podobno pisze, że szatan był cherubem, a słowo cherubin oznacza według niego, według świętego Tomasza z Akwinu, pełnię wiedzy. Cherubin to pełnia wiedzy. Z kolei Grzegorz Wielki napisał, że Lucyfer przed upadkiem nosił ich wszystkich, czyli wszystkich aniołów, jako odzienie, bowiem przewyższał wszystkich wiedzą i chwałą. Bardzo ciekawe. Istota duchowa, która przewyższała wszystkie inne pod względem wiedzy. Można by nawet powiedzieć, że miała pełnię wiedzy. Nie? Na pewno w porównaniu do śmiertelników. Natomiast wiedza na poziomie zwykłego anioła już by wystarczyła do mojego argumentu, który brzmi, no ta istota duchowa, która miała taką wiedzę i tak zbuntowała się przeciw Bogu. Wobec tego, no czy jest to prawdopodobne, że wszyscy jak zobaczą Boga, zobaczą jaki jest wspaniały, to opowiedzą się za Nim? Nie wiem, czy pamiętacie tą przypowieść, którą Jezus opowiada o Izraelu, który jest jak ci pracownicy winnicy, do których właściciel tej winnicy wysyła tam swoje sługi i te sługi zostają pobite i w końcu właściciel winnicy myśli, nie no, to pośle do nich swojego syna. I co oni? Czy poznawszy syna właściciela stwierdzili, to jest prawdziwe odbicie naszego właściciela, to ten właściciel jest wspaniały, skoro ma takiego wspaniałego syna? Nie. Kiedy zobaczyli syna, no to ich złość, ich nienawiść do właściciela i jego wysłanników sięga zenitu i jego zabijają. Poprzednich pobili, obrzucili kamieniami, a tego zabili. Więc Biblia raczej pokazuje, że kiedy człowiek się oddala od Boga, nie, trwa w grzechu, więc według pierwszego listu Jana można go nazwać dzieckiem diabła, nie? Nie narodził się z Boga. To kiedy on się spotka w końcu z Bogiem, to czy nagle zmieni zdanie? Nie, najprawdopodobniej jeszcze bardziej to go rozjuszy, nie?
Jeszcze bardziej go znienawidzi, że zobaczy go z bliska. No tak, jest tak jak myślałem i... No niestety, jeśli przez całe swoje życie obrzucał kamieniami wszystkich proroków, których spotkał, no to co zrobi z synem właściciela winnicy? No więc nie sądzę, że każdy, kto byłby o to zapytany po śmierci, opowiedziałby się za Bogiem. Raczej, w moim odczuciu, znowu może się mylę, Biblia pokazuje coś odwrotnego. Ale przejdźmy do pytania tytułowego dla tego filmu, czyli o co Bóg zapyta po śmierci? Jezus zaskakująco często opisywał, jak będzie wyglądał sąd nad ludźmi. Natomiast znowu, ja dokądś zmierzam z tą refleksją, ale samo słowo sąd, które wypowiedziałem już, no, jak wiele się mówi o sądzie w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, a w tym poglądzie ojca Adama, nie wiem, czy w ogóle jest jakiekolwiek miejsce na sąd. Zwłaszcza, że w innym tam momencie mówi, że to nie jest tak, że Bóg daje nagrodę za dobre uczynki i jakąś złą za złe. No to nie wiem, co z tym sądem. Co się stało? Dlaczego jest o nim tyle w Piśmie Świętym, nie? Skoro niczego takiego nie będzie, tylko każdy sobie pójdzie tam, gdzie mu się będzie chciało. Natomiast wróćmy. Jezus często mówił o tym, jak będzie wyglądał sąd po śmierci człowieka. I teraz, czy w którejś z tych przypowieści zawarł jakieś pytanie, które kieruje do człowieka po śmierci? Wydaje mi się, że tylko w jednej. Uwaga, ciekawe. Rzeczywiście Bóg o coś pyta człowieka. O co? Zobaczmy. To jest objawienie. To jest objawienie. W tej przypowieści, szybko przypomnę, symbolem nieba jest uczta weselna. Goście już się zgromadzili, w pewnym momencie wchodzi też sam król, który jest jakby panem tej uczty. A kiedy król wszedł, aby przyjrzeć się biesiadnikom, ujrzał tam człowieka, który nie miał weselnego stroju i mówi: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj bez weselnego stroju? On zamilkł. Wtedy król powiedział usługującym: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go stąd w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Więc gość wszedł na ucztę bez stroju weselnego. Czy król pyta się go o coś? Tak, pyta. Dlaczego nie ma stroju weselnego? A ten milczy. Nie ma nic do powiedzenia. Nie ma nic na swoją obronę. Zauważcie. Tak naprawdę jedyne pytanie, jakie Bóg zadaje po śmierci człowiekowi w przypowieści Jezusa, jest pytaniem retorycznym. To jest takie pytanie: a co ty tu robisz? Nie? Co ty tu robisz? Nie masz stroju weselnego. A ten nic nie mówi. Teraz, czy nie powinien powiedzieć: ojej, bardzo przepraszam, ja nie wiedziałem, że ta uczta jest tak wielce elegancka, a ja tu przyszedłem w dresach, przepraszam, teraz już wiem, bo teraz poznałem, jaki wspaniały jest król, jaka wspaniała jest ta uczta. Zaraz się ubieram, tylko gdzieś tu mam ten strój, nie? Powiedzcie mi, ja szybko się przebiorę, już teraz poznałem, teraz już wiem i już zmądrzałem. No, nie ma ani słowa w tym stylu, no bo gościu zamilkł. Nie ma nic do powiedzenia, bo to jest oczywiste dla wszystkich, zarówno dla słuchających tej przypowieści, jak i dla Jezusa, który to opowiada i tak dalej. Jest to oczywiste, że gościu już nic nie może powiedzieć, a tym bardziej nie może zmienić swojej sytuacji żadnym ze swoich słów. Więc widzimy, że nie ma tu żadnej takiej rozmowy, o jakiej mówił ojciec Adam, nie? W tym momencie już wola człowieka się absolutnie nie liczy. Jeśli jest zadane jakieś pytanie, no to w sumie retoryczne. Co ty tutaj robisz? A jak tu wszedłeś? Bez stroju weselnego. Wyrzucić go. Czas podejmowania wyborów ewidentnie się skończył. Czas przygotowań, ubierania się w strój weselny i tak dalej, już się ewidentnie skończył. I w ogóle zwiążcie mu ręce i nogi, nie? Ten fragment. Czy to wygląda na dobrowolne wybranie życia po śmierci bez Boga? No nie, go związali i wykopali, chociaż on wszedł do środka. Wydaje się, że chciał być w środku. No skoro wszedł do środka, trochę po chamsku, no bo bez stroju weselnego, tylko nie wiem, w jakichś dresach czy coś. Chciał być w środku, skoro wszedł. Więc gdyby go ktoś zapytał, czy chcesz być tutaj, na naszej uczcie weselnej, czy na zewnątrz, to by powiedział: no w środku, no po co wszedłem, no chyba po to, żeby tu być, nie? A oni go związują, więc ewidentnie jest to wbrew jego woli i wykopują go na zewnątrz, więc... Czy ja coś źle rozumiem? Znowu, też nie mówię tego ironicznie, może coś mnie umknęło ważnego, natomiast no bije mnie to po oczach, jak to jest odwrotne od tego, co słyszeliśmy. Teraz pochylmy się nad drugim fragmentem. To jest podobna przypowieść do tej pierwszej, mianowicie przypowieść o pannach mądrych i głupich. To jest podobna sytuacja, też jest uczta weselna i typem Chrystusa jest tutaj oblubieniec, na którego czekają te panny. Wszystkie mają lampy z oliwą. I teraz jak myślicie, czy na to wesele wpuszcza się te panny, które chcą wejść? No nie. Wpuszcza się tylko i wyłącznie te, które mają oliwę w swoich lampach.
I przeczytam tylko końcówkę tej historii, bo tam na pewno pamiętacie, były panny mądre i głupie. Wszystkie miały trochę oliwy, ale tylko mądre miały tyle, że im wystarczyło, żeby doczekać na przyjście oblubieńca. I te głupie mówiły, dajcie nam trochę ze swojej oliwy, a mądre mówią, nie starczy dla nas wszystkich. No i głupie poszły do miasta, żeby kupić więcej. No i jest napisane, a kiedy tamte poszły kupować, nadszedł pan młody. I te, które były gotowe, weszły razem z nim na wesele. I zamknięto drzwi. No więc jest podobna sytuacja, tak jak tamten wszedł niewłaściwie ubrany, czym okazał brak szacunku, po prostu chamstwo w stosunku do wszystkich biesiadników, ale też do samego króla, który był panem tej uczty. Tak samo tutaj mądre panny się przygotowały z szacunkiem dla oblubieńca w najważniejszym momencie jego życia, a te głupie panny, kiedy oblubieniec przychodzi i rozpoczyna tę najważniejszą ucztę, no to one są gdzieś na mieście i latają po sklepach, bo coś zapomniały zrobić zapas oliwy. Nie? No i te mądre weszły razem z nim na wesele i zamknięto drzwi. Zauważcie, słowa tego typu nie są jakieś niepotrzebne wstawki, nie? W tych przypowieściach. Zamknięto drzwi. Zauważcie, że tak powiem, jest jakaś bramka. To nie są drzwi stale otwarte, żeby każdy, kto chce, mógł wejść, tylko to jest jakaś bramka i, że tak powiem, ktoś stoi na tej bramce, nie? Co jest ciekawe, zwykle się kogoś oddelegowuje do takiej bramki i wtedy tam stoi jakiś King Bruce Lee, karate mistrz i mówi, na bramce stoję, nikogo się nie boję. A tutaj, zgodnie z teologią Nowego Testamentu, no bo jest napisane w Jana 5:22, że ojciec nie sądzi nikogo, ale cały sąd oddał synowi. Więc chociaż oblubieniec jest tutaj absolutnie najważniejszą postacią i ten król w poprzedniej przypowieści też jest najważniejszą postacią, to on jakby sprawdza tych ludzi, którzy weszli, nie? Albo którzy chcą wejść. On stoi na bramce. Co ciekawe, to tak na marginesie. No co się dzieje dalej? W końcu przychodzą i pozostałe panny, te głupie, i mówią, panie, panie, otwórz nam. Czy ktoś się musi pytać? Nawet nikt ich nie pyta, nawet nie zdążył, nie? Czy chcecie wejść na ucztę, czy może chcecie stać na zewnątrz? Nie trzeba ich pytać, bo kobietki już krzyczą, panie, panie, juchu, jesteśmy na zewnątrz, przyszłyśmy, już mamy tę oliwę, co chciałeś, nie? Otwórz nam, panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Dziwne, co? Dziwne, jak te dwie wersje się różnią. Przecież oblubieniec powinien powiedzieć, aha, chcecie wejść? No to bardzo proszę, macie ostatnią szansę. Co prawda zawaliłyście to jedno zadanie, które wam dałem, no ale jak chcecie wejść, no to bardzo proszę, cieszę się, że teraz, kiedy już otworzyłem drzwi i mnie ujrzałyście, poznałyście prawdę, poznałyście to, jaki ja jestem, widzę waszą chęć wejścia do środka, no to wejdźcie do środka. No nie, pan mówi, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Nie wiem, kim jesteście. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Dlaczego czuwajcie? Dlaczego czuwajcie? Jeśli ja będę mógł po śmierci i tak wybrać, gdzie pójdę, no to czemu mam czuwać? Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, w domyśle. Oczywiście w domyśle, nie, chyba nie może chodzić o coś innego, chyba że ja coś źle rozumiem. W domyśle chodzi o to, czuwajcie, bo czas, w którym możecie dokonywać wyborów, i w którym macie te okazje, żeby się określić, czy jesteście ze mną, czy przeciwko mnie, ten czas się kończy. Dlaczego macie czuwać? Jakie może być inne wytłumaczenie tego zdania? Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, chętnie się dowiem. Tu oczywiście przypominają się słowa Jezusa z Mateusza 7:21. Nie każdy, kto mówi do mnie, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie. Zauważcie, jak słowa Pisma Świętego wszystkie się zgadzają ze sobą. Jezus mówi, nie każdy, kto mówi do mnie, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I co mówią panny głupie, które próbują wejść do Królestwa Niebieskiego? Mówią, panie, panie, otwórz nam. Jezus mówi, nie każdy, kto tak woła, nie każdy, kto mówi do mnie, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Ale ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest... Co ja mam więcej jeszcze tłumaczyć? Dlatego, jeśli ktoś ma mało czasu, to informuję, że ja już w sumie skończyłem. Tylko będę kolejne fragmenty Pisma Świętego pokazywał tego typu. No ale to już w sumie kwestie, tematy mi się skończyły, tylko będę mielił w kółko to samo. Więc jeśli ja popełniam jakiś błąd, to jest to błąd fundamentalny, który sprawia, że ja wszystko źle rozumiem. Także przepraszam, że się tak śmieję, ale
No, przepraszam, jakby ten rozdźwięk jest dla mnie niesamowity. Ciężko mi się powstrzymać od śmiechu, przepraszam. Nie każdy, kto mówi do mnie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Wyraźna sugestia, że nie każdy, kto chce. No więc czy Bóg będzie nas pytał po śmierci? Znowu, to jest objawienie. Skąd ja mam czerpać informacje na temat tego, jak to będzie wyglądało po śmierci? Czy ja mogę wierzyć? Czy mogę mieć nadzieję? Czy mogę mieć nadzieję nawet? Zauważcie, czy mogę mieć nadzieję, że tak to będzie wyglądało? Że Bóg każdego zapyta po śmierci, czy chcesz być ze mną, czy nie? Skoro sam Jezus, kiedy ma tłumaczyć te kwestie, to mówi, nie każdy, kto mówi do mnie, panie, czyli nie każdy, kto chce wejść do Królestwa Niebieskiego, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Tylko ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie. Dobra, idę dalej. Trzeci fragment i trzecia przypowieść Jezusa o tym, jak będzie wyglądał koniec świata. Byłem głodny, a nie nakarmiliście mnie. No, tutaj też jest ostro. Jezus nauczał, że dzień jego nadejścia będzie dniem rozliczenia ludzi z ich uczynków. No właśnie to przeczytaliśmy, tak? Że nie każdy, kto mówi panie, tylko ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie. Więc uczynki no mają jakieś znaczenie. No jakieś mają. No więc zwróćmy uwagę właśnie na ten fragment. Ewangelia Mateusza, rozdział 25. Tu trochę dłuższy fragment przeczytam, pozwólcie. Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale, a z Nim wszyscy Jego aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie w całej swej chwale. I zgromadzą się przed Nim narody całego świata. Teraz zauważcie, to jest taka drobna różnica. Wiadomo, może wynika z pośpiechu, ale ojciec Adam tak to opowiadał, że Bóg stanie przed człowiekiem. To wiadomo, mogło wynikać właśnie z pośpiechu czy coś. Natomiast zauważcie, to nie jest tak, że Bóg stanie przed człowiekiem, to ludzie stają przed Bogiem. Jeśli Bóg jest królem królów, to nigdy nie jest tak, że król przed kimś staje. Chyba, że przed królem królów, przed ważniejszym jeszcze królem, nie? Ten, kto jest najważniejszy, zasiada i czeka, aż inni przyjdą do niego. Czyli to nie jest tak, że Bóg stanie przed człowiekiem i mu się przedstawi. Będzie dokładnie odwrotnie. Czyli to ludzie staną przed Bogiem, i Bóg, zasiadłszy, spojrzy na ludzi i powie: ciebie znam, a ciebie nie znam. I nawet jak się zacznie przedstawiać, to powie: nie, dobra, ja ciebie nie znam. Co wyniknie teraz z tej przypowieści, tak? Zasiądzie na tronie w całej swej chwale i zgromadzą się przed nim narody całego świata, nie odwrotnie. Zaś on oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy król powie tym po prawej stronie: chodźcie, błogosławieni mojego ojca, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od stworzenia świata, bo byłem głodny, a nakarmiliście mnie, byłem spragniony, a daliście mi pić i tak dalej. Tak, tutaj ominąłem tam te niektóre rzeczy. I wtedy sprawiedliwi odpowiedzą mu: panie, kiedyż to widzieliśmy ciebie głodnym, a nakarmiliśmy cię, spragnionym i daliśmy ci pić? Dlaczego mam to podświetlone? No bo tutaj to ludzie zadają pytanie Bogu, więc jest znowu odwrotnie niż niektórzy by chcieli. Nie, to nie jest tak, że Bóg zadaje pytanie ludziom, tylko jest odwrotnie. To ludzie zadają pytanie Bogu. I to jeszcze takie zdziwione kompletnie: ale panie, kiedy byśmy cię nakarmili, jak byłeś głodny? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, coście uczynili dla jednego z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście dla mnie. I teraz uwaga. Teraz się zaczyna hardcore, bo są kozły z drugiej strony. Wtedy powie tym po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany dla diabła i jego aniołów. Teraz pomijam, bo tu ja się zorientowałem, że jest jakaś dyskusja odnośnie tego słowa wieczny, tak? Że koniec końców można to też przetłumaczyć, jakby tak trochę to nagiąć, jako eon. Eon to jest taka epoka bardzo, taki okres czasu bardzo długi, więc niektórzy mówią, nie można z tego bezpośrednio tak wyciągnąć, że piekło jest wieczne. Może jest bardzo długi, ale kiedyś się skończy, więc nawet jeśli piekło nie będzie puste na początku, no to koniec końców będzie, bo każdy odbędzie jakąś swoją karę i potem pójdzie do nieba. No i dobra, natomiast są też inne fragmenty, teraz nie będę w to wchodził, ale są inne fragmenty, które mówią, no, że jednak ogień ich nie gaśnie i robak nie umiera, no jednak jest to wyraźnie stwierdzone, że to tam się nie kończy. Ale pomijam te kwestie teraz. Więc Jezus mówi, tak, ten król na sądzie ostatecznym mówi, bo byłem głodny, a nie nakarmiliście mnie, byłem spragniony, a nie daliście mi pić i tak dalej. Wtedy i oni powiedzą: panie, kiedyż to widzieliśmy cię głodnego albo spragnionego i nie usłużyliśmy ci? Więc moje pytanie, czy
ci ludzie chcą wejść do królestwa. Chcą. Nie jest to wyraźnie stwierdzone, no ale to pytanie takie, ależ panie, kiedyż to widzieliśmy cię głodnego, a nie usłużyliśmy ci? No widzimy tutaj takie, no przecież jakbyśmy cię zobaczyli, to przecież byśmy ci usłużyli. No na pewno o to chodzi w tym fragmencie, no bo król zasiada, ma życie tych ludzi w swoich rękach, wiemy, że ich wieczność w swoich rękach, no i oni tutaj starają się, no przecież jakbyśmy cię zobaczyli, to byśmy ci usłużyli, nie? Więc widzimy, że zależy im bardzo na tym, żeby jednak się dostać do królestwa. Wtedy im odpowie, zaprawdę powiadam wam, czegoście nie zrobili dla jednego z tych najmniejszych, nie zrobiliście dla mnie. I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi wejdą do życia wiecznego. Tak na marginesie, pójdą ci na mękę wieczną. Pewnie między innymi przez takie fragmenty w Kościele katolickim wieczność mąk piekielnych jest dogmatem w ogóle. Więc każdy katolik musi w to wierzyć. O tym mówi sam ksiądz Wacław Hryniewicz w Encyklopedii Katolickiej przy haśle apokatastaza, który sam redagował i w ogóle od tego się zaczęło jego zainteresowanie tym tematem, co ciekawe. No więc o co tu chodzi, kochani? Sąd uczynkowy, tak zwany. Jezus, czyli ten sędzia, pyta o uczynki. I zauważcie, o takie najprostsze, całkowicie najprostsze. Widziałeś głodnego, czy go nakarmiłeś, czy nie? I teraz jeszcze jedna ciekawa rzecz, która wychodzi z tej przypowieści. Zauważcie, że to jest taki sposób Boga na sprawdzenie twojego serca, te uczynki w ciągu twojego życia. Bo widzimy, że ci ludzie, którzy nie nakarmili głodnego, prawdopodobnie by to zrobili, gdyby zobaczyli Jezusa. To jemu by pomogli, jemu by osłużyli. Kiedy byłby głodny, to by go nakarmili, gdyby był spragniony, to by go napoili. Uwaga, ci ludzie są interesowni, ciągle myślą tylko o sobie, więc kiedy komuś pomagają, to tylko wtedy, kiedy to im przyniesie jakąś korzyść. Widzicie? Ci ludzie myślą tylko o sobie. W ten sposób ta przypowieść nam zdradza trochę, że dlatego ten świat jest tak skonstruowany, że Bóg jest trochę ukryty. To nie jest tak, bo ateiści mówią, a jeśli Bóg istnieje, czemu mi się nie objawi i powie, hej, jestem Bóg, uwierz we mnie. No właśnie specjalnie. Przeczytaj sobie Pieśń nad Pieśniami, zobacz, że tam Bóg jest jak jelonek. On jest dziki, on tam jest, a go nie ma. A coś słyszysz, coś trzaska, coś łamie gałązki, ale nie wiesz, czy to jest jeleń, czy to, co to jest. Bóg jest jak taki dziki jelonek, on jest trochę ukryty. Dlaczego? Żeby sprawdzić twoje serce. Jeśli byś spotkał króla wszechświatów, to byś powiedział, proszę bardzo, ja wstaję, proszę bardzo, królu, usiądź, to jest mój skromny taborecik, ale bardzo proszę, oddaję ci go, ja tutaj przy twoich stopach świętych, złotych usiędę i co chcesz, to zrobię. Tak by się zachowali wszyscy ludzie zdrowi na umyśle. Natomiast, kiedy zamiast króla wszechświata mamy jakiegoś biednego, brzydkiego i głupiego, to weź, to mój taborek, co ty? Idź do pracy, biedaku. No ja moim toporecie czystym, pomalowanym niedawno. To jest na marginesie, ale ciekawostka. Prawdopodobnie dlatego ten świat jest tak skonstruowany, ale zobaczcie. Bóg wyciąga potem z tego konsekwencje. To nie jest tak, że zobacz, ukryłem się na świecie. Nie ma tutaj takiej rozmowy, zobaczcie, że Bóg mówi, zobacz, ukryłem się w głodnym i w spragnionym i ty mi nie pomogłeś, ale teraz... nie, zobacz, trochę się poczuj głupio. No i dobra, i wejdź do radości swego Pana, nie? Nie ma czegoś takiego. Te uczynki, najprostsze, mają swoje realne konsekwencje potem. Dla niektórych niestety. I tutaj parę fragmentów biblijnych na temat tego, że Bóg odda według uczynków wszystkim. Rzymian 2:5, święty Paweł pisze: wskutek zaś twego uporu i braku opamiętania ściągasz na siebie gniew, który cię dotknie w dniu gniewu, kiedy to objawi się sprawiedliwość sądu Bożego. Jaki dzień gniewu? Co to jest dzień gniewu? Oczywiście chodzi tutaj o koniec świata. I dlaczego święty Paweł, bo ktoś na ostatnim live'ie mnie zapytał, czy jak będzie koniec świata, to będzie można tak się skruszyć i Pan Bóg wtedy wyleje swoje przebaczenie w związku z tym wielkim skruszeniem, które będzie na świecie. Nie? Gdyby tak było, to Biblia by nazywała ten dzień dniem ostatniej szansy, albo coś takiego, nie? A to będzie dzień gniewu. Zaraz sobie powiemy o tym więcej. Kiedy to objawi się sprawiedliwość sądu Bożego? Nie ostatniego przebaczenia dla wszystkich,
ale sądu Bożego. Bóg właśnie odpłaci każdemu zgodnie z jego uczynkami. Znowu zobaczcie, jak odwrotne jest to od tego, niestety, co usłyszeliśmy. Czyli Bóg nie odpłaci każdemu zgodnie z jego wolą obecną, czyli po śmierci, zgodnie z jego wolą, która się w ogóle zmieniła po tym, jak on poznał prawdę. Nie, Bóg właśnie odpłaci każdemu zgodnie z jego uczynkami. Tym, którzy wytrwale czynią dobro i w ten sposób szukają chwały, czci i nieśmiertelności, da życie wieczne. Tym zaś, którzy powodowani chciwością nie są posłuszni prawdzie, lecz okazują posłuszeństwo nieprawości, grozi straszny gniew. I oczywiście, wiecie, przy tym wszystkim trzeba pamiętać, jak ważna jest wiara w Jezusa Chrystusa i przyjęcie Jego jako swojego Pana i Zbawiciela. Ja oczywiście nie zapominam o tej kwestii i tutaj nikt nie powinien o tym zapominać. Niesamowitą historią jest historia Izraela, który wychodzi z Egiptu i tam jest ta ostatnia plaga tego anioła śmierci, nie? Który przechadza się pomiędzy domami Izraelitów i Egipcjan. I teraz kogo ten anioł śmierci ocalił? Czy ludzi dobrych? Czy ludzi, którzy robili dobre uczynki? Nie, o tym nie ma tam ani słowa. Ani słowa nie ma o tym, żeby anioł śmierci ratował tych ludzi, omijał te domy, w których ludzie byli dobrze, sprawiedliwi. Nie, anioł śmierci omijał tylko i wyłącznie te domy, których odrzwia były pomazane krwią baranka. Więc oczywiście nie możemy tego zapominać. Najważniejsza jest krew baranka, tylko ona zbawia człowieka. Jesteśmy zbawieni nie ze względu na swoje dobre uczynki, ale tylko ze względu na łaskę Chrystusa. Natomiast łaska Chrystusa oczyszcza nas ze starych grzechów, ale też nas oczyszcza z skłonności do następnego grzechu. Jakby uzdalnia nas w końcu do czynienia dobra, nie? Święty Paweł będzie tłumaczył w liście do Rzymian 6:14, że już grzech nie może panować nad nami, bo już nie jesteśmy pod prawem, lecz pod łaską. Teraz uwaga, łaska nie tylko oczyszcza nas z winy odnośnie poprzednich grzechów, łaska też przemienia nasze wnętrze, tak, że możemy czynić dobre uczynki. To jest wszystko na marginesie, ale tak, żeby wszyscy wiedzieli, że ja oczywiście jestem świadomy tej kwestii i każdy musi być. To nie jest tak, że będziemy zbawieni tylko na podstawie uczynków. Uczynki świadczą o tym, czy nasza wiara jest żywa, czy martwa. Bo niektórzy, i to jest ostatnie zdanie na ten temat, niektórzy chcieliby przyjąć łaskę zbawienia, łaskę oczyszczenia z winy, natomiast nie chcą przyjąć łaski przemiany wnętrza. Czyli myślą, ja będę zbawiony, bo jestem oczyszczony z grzechów, ale dalej trzymają się swoich pożądliwości. Nie chcą się całkowicie oddać Bogu. To jest fałszywe. To tak nie zadziała. Bo nie możesz tej łaski rozedrzeć na pół i przyjąć łaskę obmycia z win, ale odłożysz na później, na pośmierci, łaskę, która przemienia wnętrze. Nie, nie można tego zrobić. Musisz przyjąć łaskę, a łaska jest jedna. I ona jednocześnie obmyje cię z win i jednocześnie sprawi, że twoje wnętrze będzie przemienione. I to jest trudne i dlatego wielu ludzi chce przyjąć tylko część tej łaski, a tak się nie da zrobić. To jest trudne, bo nie tylko chrzest jest symbolem śmierci, ale w ogóle my musimy uśmiercać w sobie wszystkie pożądliwości ciała, nie? Kolosan 3:5, Galatów 5:24. Musimy ukrzyżować swoje ciało razem z namiętnościami i pożądaniami. Oczywiście przede wszystkim przez przyjęcie wiarą krzyża Jezusa Chrystusa i tego, że my umarliśmy z Chrystusem, ale też przez jakieś swoje działanie, nie? Przez jakieś swoje działanie. Musimy uśmiercać swoje pożądliwości. Jeśli za szybko mówiłem, odtwórzcie to sobie jeszcze raz. Jadę dalej. 1 Koryntian 6:9, znowu Święty Paweł pisze. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie osiągną Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Uwielbiam to zdanie. Nie łudźcie się. Mam wrażenie, że jest to skierowane wprost do niektórych dzisiaj. Nie łudźcie się. Królestwa Bożego nie osiągną rozpustnicy, bałwochwalcy i cudzołożnicy, ludzie nie umiejący się oprzeć rozkoszom i mężczyźni współżyjący ze sobą, złodzieje, chciwcy oraz pijacy, oszczercy i rabusie. Czemu nie osiągną Królestwa Bożego? Przecież ja myślałem, że każdego z nich Bóg się zapyta i oni wtedy poznają i wtedy powiedzą, nie, to ja chcę być jednak z tobą. Czy tak będzie? Nie łudźcie się. Nie łudźcie się. Jeśli ktoś jest rozpustnikiem, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Choćby nie wiem, ile razy nazwał Jezusa Panem.
i mówił: Panie, Panie, i och, i ja tu czekam na Ciebie, mój oblubieńcu, tylko że nie mam oliwy, a to potem pójdę kupić, ale ja tu czekam na Ciebie, wpuść mnie do środka, Panie, Panie, i potem, no właśnie. Wiele z tych przypowieści pokazuje, że ludzie się zdziwią, bo myślą, że będą mogli wejść do środka, a nie będą mogli. No i tutaj fragment, który to stwierdza naprawdę bardzo wprost, 2 Koryntian 5:10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę, na jaką zasłużył za życia w ciele, dobrą lub złą. Bo tu znowu muszę powiedzieć, no pomijam całą dyskusję z protestantami, bo protestanci na przykład mówią, no przecież Jezus powiedział, że ci, którzy za Nim idą, tak, nie pójdą na sąd. Więc niektórzy protestanci mówią, będzie sąd uczynkowy, ale tylko dla tych, którzy nie są uczniami Jezusa. Nie? Natomiast tutaj święty Paweł mówi niesamowitą rzecz. Mówi, wszyscy bowiem musimy, więc mówi między nimi o sobie, o wszystkich chrześcijanach. Nie? I teraz są następne interpretacje tego rozwiązania, tej kwestii. Zostawiam to w tym momencie. Zobaczcie, wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę, na jaką zasłużył za życia w ciele, dobrą lub złą. Czy widzicie tutaj jakiekolwiek znaczenie wyboru, jaki człowiek podejmuje po śmierci? Czy widzicie gdziekolwiek wspomnienie o tym, że będzie w ogóle taka możliwość, żeby człowiek jakkolwiek wyraził swoją wolę, nie? Widzimy w przypowieści o stroju weselnym, że gość w ogóle nie mógł wypowiedzieć ani słowa, nie? Nie miał nic na swoją obronę. Słuchajcie, żeby się tak odnieść do Starego Testamentu chociaż raz, to przeczytam wam fragment z księgi proroka Amosa, ponieważ w jego czasach był problem, mianowicie Żydzi czekali na dzień Pana. Tak jak właśnie przed chwilą czytaliśmy u świętego Pawła, że będzie jakiś dzień gniewu. Jemu chodzi właśnie o koniec świata i nie nazywa go dniem ostatniej szansy, dniem przebaczenia, dniem wielkiego miłosierdzia Bożego, czy cokolwiek, nazywa go dniem gniewu. I bardzo często w Starym Testamencie jest mowa o dniu Pana, że będzie taki dzień w historii, kiedy, że tak powiem, Pan, jego przyjście będzie tematem głównym, tematem numer jeden. Nie? Każde oko ujrzy Pana i każde kolano zegnie się na imię Pana, to będzie z pewnością dzień Pana. Dzień Jahwe albo dzień Adonai, czyli właśnie dzień Pana po hebrajsku, to często się przewija w Starym Testamencie. I tutaj właśnie też Amos o tym pisze. Biada tym, którzy pragną dnia Jahwe, czyli dnia Pana. Dlaczego wszyscy pragną dnia Pana? No bo no przecież to będzie cudowny dzień. I oni tam mieli jakąś koncepcję swoją, bardziej polityczną na ten temat, że jak Pan przyjdzie, no to właśnie zgromadzi Żydów, którzy są w rozproszeniu, połamie włócznie ich wrogów, nie, wyswobodzi ich spod każdej niewoli. Więc mieli taką koncepcję bardziej polityczną, a my teraz, co niektórzy, mamy taką koncepcję, że no, dzień Pana będzie wspaniały, no bo wszyscy w końcu pójdą do lepszego miejsca, nie? I to też tam się raz pojawiło u ojca Adama, że tam no, była taka kontrowersyjna postać, która zmarła. Kontrowersyjna no, w takim sensie moralnym i ojciec Adam tam od razu powiedział, że no, jest już spokojny, że ta osoba już jest w lepszym miejscu, nie? Więc można powiedzieć, niektórzy dzisiaj pragną dnia Pana, no żeby to w końcu nadeszło, żebyśmy wszyscy, nieważne jaki kto jest, co sobą reprezentuje, wszyscy pójdą do nieba, więc wszyscy pragną dnia Jahwe. I teraz Amos mówi, czymże będzie on dla was, ów dzień Jahwe, ciemnością będzie, a nie światłością. I mówi, to będzie tak, jak gdyby ktoś uciekał przed lwem, a natknął się na niedźwiedzia. Jak gdyby powracał do domu i oparł się ręką o ścianę i już powiedział, och, jestem w domu. I ukąsiła go żmija. Czyli no, beznadziejna sytuacja. O tak, dzień Jahwe będzie ciemnością, a nie światłością. Ponury on będzie i pozbawiony wszelkiego blasku. Teraz czy Amos mówi o wszystkich? Że na wszystkich spadnie gniew? No nie, no mówi do tych, do których mówi, a potępia tych ludzi, którzy grzeszą, którzy zapomnieli o prawie Bożym, którzy są beztroscy, którzy uciskają biednych, właśnie tych mniejszych. I teraz, czy ci ludzie mogą z wielkim spokojem i radością oczekiwać dnia Jahwe, pragnąć tego dnia Pana? Dla tych ludzi on będzie ciemnością. Nie. Zobaczcie, znowu nie ma kompletnie żadnej koncepcji i pytania człowieka o cokolwiek, czy chciałby pójść do nieba, czy do piekła, czy może chciałby frytki do tego. Nie.
Nie każdy, kto mówi do mnie, panie, panie, mówi Jezus, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie. Nie bądź taki pewien, że trafisz do nieba. Powiedziałbym, że nie możesz mieć nawet nadziei na to, że wszyscy pójdą do nieba. Zbyt dużo jest fragmentów, które pokazują, że tak nie będzie, że nie wszyscy pójdą do nieba. A nawet gdyby wszyscy mogli wybrać po śmierci, to i tak nie wszyscy się opowiedzą za Bogiem, bo tak wygląda nasze życie duchowe, że Bóg posyła do nas wielu proroków, jak do Izraela. I na sam koniec, i w to wierzę, że Bóg do każdego posyła swojego Syna. Nawet jeśli ktoś nie usłyszał nigdy Ewangelii w swoim życiu, to w jakiś sposób Bóg posyła do niego proroków, tak jak do Izraela. W postaci jakichś osób, w postaci sytuacji, wydarzeń, do każdego człowieka, w to wierzę, Bóg posyła swoich proroków i w jakiś sposób posyła też swojego Syna. I to, jak ten człowiek zareaguje na tych proroków i na tego Syna, to jest rzeczą decydującą, czy on pójdzie do nieba, czy do piekła, a nie jego wybór po śmierci na podstawie jakiegoś nowego poznania. Każdy człowiek ma w ciągu swojego życia wystarczającą ilość okazji, żeby się określić za Chrystusem czy przeciwko Chrystusowi. Nawet jeśli nigdy nie słyszał słowa Chrystus, jeśli nigdy nie słyszał o osobie Jezusa Chrystusa, każdy ma wystarczającą ilość okazji, żeby się opowiedzieć za Chrystusem lub przeciwko Niemu. I na tej podstawie będzie sądzony. I ostatni fragment, który się mi tutaj przypomina i w ogóle mam dużo więcej notatek na ten temat, bo się do tego przyłożyłem, więc jeśli chcecie, mogę zrobić jakiś kolejny odcinek, trochę jeszcze więcej dopowiedzieć, trochę poszerzyć to kompendium. Jeśli chcecie, to tak zrobię, więc proszę napiszcie. Ale tutaj już chyba ostatni fragment. Hebrajczyków 9:27. To jest taki kawałek zdania. Podobnie jak ludzie muszą raz umrzeć, a potem następuje sąd. I potem jest jakiś ciąg dalszy, logiczny tego zdania, ale tutaj już widzimy to, o co nam chodzi, że jest tu powołanie się na taką oczywistą zasadę, nie? Według autora listu do Hebrajczyków. Podobnie jak ludzie muszą raz umrzeć, a potem następuje sąd, no to coś tam. Mogę wam na podstawie tego aksjomatu, na podstawie tego twierdzenia pewnego, coś innego wytłumaczyć, nie? A co jest pewne? No, że ludzie przecież muszą raz umrzeć, a potem co? A potem sąd. To nie jest tak, że ludzie muszą raz umrzeć, a potem jest spotkanie z Bogiem, że Bóg staje przed tobą i się pyta, nie? Którą z opcji wybierasz? Nie. Ludzie muszą raz umrzeć, a potem następuje sąd. Nic innego. Nie, no już chciałem kończyć, ale nie mogę, nie mogę tego fragmentu na przykład nie przytoczyć. Łukasza 13:23 i następne. Zapytał go ktoś Jezusa. Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Słuchajcie, przecież to jest pytanie, o które nam dzisiaj chodzi, tak? No, nie tam, nie dokładnie. No ale zobaczcie, to jest niesamowite, że Jezusa ktoś o to zapytał, zadał mu takie pytanie. Ciekawe, co Jezus odpowiedział. Szok, słuchajcie, po co ja robię ten film? Wystarczyło otworzyć ten fragment. Zapytał go ktoś, panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? I co teraz odpowie Jezus? Nie no, liczni, no bo będzie można się opowiedzieć jeszcze po śmierci. Po śmierci Bóg się was zapyta, czy chcecie iść do nieba, czy do piekła. I każdy będzie mógł powiedzieć, a wtedy poznają wszyscy. Jakby, przepraszam, że ja, niektórzy to odbiorą tak, że ja się naśmiewam czy coś. Nie naśmiewam się, no naprawdę nie o to mi chodzi. Ja po prostu robię taką inscenizację, żeby wam pokazać, nie... No i jak powinno być w tym tekście? No bo trzeba to jakoś pogodzić, nie? To, w co wierzymy, w co chcemy wierzyć, to, jak sobie wyobrażamy te wydarzenia, których nikt jeszcze nie zna, czyli to, co będzie po śmierci, musimy to jakoś skonfrontować z objawieniem właśnie. Z tym, co nie jest przez nas być może jakoś wymyślone błędnie, tylko z objawieniem, z tym, co Bóg nam powiedział. I znowu nie naśmiewam się, tylko ja sam w ten sposób naprawdę rozważam tego typu kwestie. No, otwieram takie fragmenty i sobie myślę, gdyby to, co mówi na przykład ojciec Adam, było prawdą, to jak ten fragment powinien brzmieć? No bo nie brzmi tak dokładnie jak to, co słyszę u ojca Adama czy u innych. Nie brzmi tak, wręcz mogę powiedzieć, że brzmi odwrotnie. I teraz wtedy się zastanawiam, jak to powinno brzmieć. Nie? No więc jak Jezus powinien odpowiedzieć na to pytanie? Czy tylko nieliczni będą zbawieni? No chyba liczni, no bo każdy się może opowiedzieć. No nie. Co odpowiada Jezus? On zaś powiedział do nich, starajcie się usilnie wejść przez ciasną bramę. I mam wrażenie, że to, nie, to brzmi jakby to powiedział z taką miną. No bo jak odpowiedzieć na takie pytanie? Starajcie się usilnie wejść przez ciasną bramę, bo mówię wam, wielu będzie chciało wejść, ale nie zdoła. Słuchajcie, naprawdę może ja... Przepraszam. Może ja nie rozumiem. Może ja... Nie, no, znaczy... Przepraszam.
Może ja naprawdę nie rozumiem. O co tu chodzi? Wielu będzie chciało wejść, ale nie zdoła. Jak przy takim tekście można twierdzić, że to, czy wejdziemy do nieba, zależy od naszej woli samej, nie? Czy nawet po śmierci. Wielu będzie chciało wejść, ale nie zdoła. Jest taki tekst. Jezus to powiedział. Bo kiedy pan domu wstanie i zamknie drzwi, zostaniecie na zewnątrz i zaczniecie kołatać do drzwi, wołając: Panie, otwórz nam. Widzicie? Jak się wszystko zgadza, to jest to, co krzyczały głupie panny. No dokładnie to. Panie, Panie, otwórz nam. Jezus mówi: wy to będziecie. Wy będziecie kołatać i krzyczeć, czy będziecie chcieli wejść do środka, lecz on wam odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: ależ jadaliśmy, piliśmy z tobą i nauczałeś na naszych ulicach. Odpowie wam: nie wiem, skąd jesteście. Odejdźcie ode mnie wszyscy czyniący nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, kiedy zobaczycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a sami znajdziecie się poza nim. To będzie straszne dla tych z was, którzy się nie dopchają, do których Jezus powie: nie znam was. Zobaczycie Abrahama, Izaaka, Jakuba, zobaczycie tych ludzi, którzy tam będą już w środku i zobaczycie: matko, to są ci święci ludzie, ci mężowie Boży, a ja nie przyjąłem w całości łaski od Boga. Chciałem przyjąć tą łaskę, która oczyszcza z winy, ale nie chciałem przyjąć tej łaski, która przemienia wnętrze, która uzdalnia do czynienia dobra. Myślałem, że tą łaskę da się rozerwać na te dwie części, a się nie da. I widzę tego Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich innych mężowie Boże siedzą w Królestwie Bożym, a ja jestem na zewnątrz. To będzie straszny moment. I czy tego typu nauczanie słyszy się u tych ludzi, którzy mówią o tym, że wszyscy będą zbawieni, że mamy taką nadzieję, nie? Jeśli chcemy naśladować Jezusa, jeśli chcemy być wierni Ewangelii, no to czy w naszym głoszeniu nie muszą się znaleźć też tego typu przypowieści? No na pewno nie możemy głosić wbrew nim, prawda? Czy mogę kończyć, czy coś to jeszcze muszę przeczytać? Słuchajcie, no jeszcze ten fragment, pozwólcie. Wielka przepaść. Łukasza 16:19. Znana przypowieść znowu o człowieku bogatym i o Łazarzu. Był pewien człowiek bogaty, ubierał się w purpurę i bisior i codziennie wystawnie ucztował, a pod jego drzwiami leżał ubogi, okryty wrzodami imieniem Łazarz. Chciał najeść się tym, co spadało ze stołu bogacza, ale tylko psy przychodziły lizać jego wrzody. I umarł ubogi i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i złożono go w grobie. I znosząc męki w otchłani, zostawiam to, to już wszystko wiecie. Nikt go nie pytał, gdzie chce być. Dobra. I znosząc męki w otchłani, zobaczył w oddali Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, zlituj się nade mną, poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca w wodzie i zwilżył mi język, bo bardzo cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham powiedział: dziecko, przypomnij sobie, żeś otrzymał dostatki już za życia, a Łazarz cierpiał wtedy niedostatek. A teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. I uwaga, nadto pomiędzy nami a wami istnieje wielka przepaść, aby ci, co by chcieli, nie mogli się przedostać stąd do was, ani też stamtąd do nas. Po pierwsze, znowu, jest to dowód na to, że nie ma żadnego pytania po śmierci, gdzie chcesz iść, bo nawet jeśli ktoś by chciał wejść na łono Abrahama, tak, przedostać się z piekła na łono Abrahama, to nie może, choćby chciał, nie może. Dlaczego? Bo jest wielka przepaść. I teraz, co to też oznacza? Bo niektórzy mówią: no dobrze, może niektórzy będą skazani na piekło i rzeczywiście tam trafią, no bo taki będzie sprawiedliwy wyrok. Ale może muszą tam odsiedzieć swoje i w końcu, nie, wejdą do nieba. Nie ma o tym nigdzie żadnego fragmentu. Uważam, że ten fragment dodatkowo temu zaprzecza. Pomiędzy nami a wami istnieje wielka przepaść, aby ci, co by chcieli, nie mogli się przedostać stąd do was, ani też stamtąd do nas. Koniec. Widzimy, że to są kompletnie rozerwane dwie rzeczywistości i nie ma przejścia z jednej strony na drugą. Mogłaby być sugestia, no chyba, że po długim czasie, tak, no bo to jest jeden eon, musisz tam odsiedzieć. Biblia jest normalnie, jeśli chodzi o sprawy duchowe, bardzo dokładna. Nie ma tutaj takich informacji, nie? Więc słuchajcie, ode mnie to na tyle. Nie, już nie patrzę na inne fragmenty, już nie, za długi ten film jest. Więc ja tej kwestii nie zamykam, może ktoś odpowie, co mądrzejszy i mi coś wyjaśni, albo się zgodzi i coś dołoży i coś będzie trzeba dopowiedzieć. Może ja to jakoś pokontynuuję, bo jest też w ogóle ciekawe, co Biblia mówi o piekle, tak? Bo ja tutaj się naprawdę skupiłem na bardzo takiej, na jednej kwestii, zauważyliście, mam nadzieję. Czy Bóg się będzie
pytał o cokolwiek po śmierci i czy, nawet jeśli będzie się pytał, to czy ludzie się rzeczywiście opowiedzą za dobrym Bogiem, kiedy go poznają. Takie odnoszę wrażenie. I jeszcze raz przepraszam, jeśli w twoim odczuciu drwiłem tutaj z czyichś poglądów. No nie, ja po prostu zaprosiłem was do świata mojego wewnętrznego rozważania, rozeznawania. Ja tak to robię. Staram się sobie wyobrazić, jak to miałoby wyglądać, gdyby ta osoba miała rację, jak ten fragment powinien brzmieć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przepraszam, jeśli kogoś obraziłem i jeszcze raz wyrażam gotowość do zmiany zdania. Być może coś źle rozumiem i powinienem to zmienić. Pozdrawiam serdecznie ojca Adama, pozdrawiam wszystkich słuchających, szczególnie jego, ale też moich widzów. Dziękuję wszystkim za wsparcie, zwłaszcza finansowe, i pozdrawiam wszystkich innych niepozdrowionych. Panie Boże, pomóż nam, Duchu Święty, przyjdź, doprowadź nas do pełnego rozumienia prawdy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Shalom. No man could ever stop me from praise Niger. Woo, 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 yeah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, mercy, please. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah, yeah, yeah.